Super nowa promocja w sklepach Euro. Nowość LED TV 32 cale Philips 100 Hz za 999. Tablet Lenovo 7 cali 4-rdzeniowy procesor za 299. Lodówko-zamrażarka Amica z 3 szufladami 1,82 m, klasa A+, za 999. Euro. Lider rynku RTV i AGD w Polsce. Dzień dobry Państwu. To gorące, upalne, tropikalne wręcz popołudnie. Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Jest mi bardzo miło w imieniu swoim Państwa powitać trenerów obu drużyn. Jest z nami Michał Próbierz, trener Jagiellonii. Witam bardzo serdecznie. Witam również bardzo serdecznie trenera Górnika Zabrze, pana Józefa Damkowskiego. Tradycyjnym zwyczajem bardzo proszę trenera gości o komentarz. Michał, oddaję Ci głos. Pierwsze to akurat jestem pod wrażeniem zawodników, i to wielka chwała dla nich, że wytrzymali to spotkanie, bo trzeba przyznać, że warunki były tropikalne i w tych warunkach stworzyli ciekawe widowisko dla nas zadężone pozytywnie. Przyjechaliśmy tutaj wygrać. Byliśmy przygotowani na to, widzieliśmy po ostatnim meczu z Lubinem, że musimy zmienić organizację tego naszej drużyny, bo to, co było naszym atutem, to wszystko od nas odeszło i ci zawodnicy dlatego poszukali innych rozwiązań. Wtedy postawiliśmy na to, że zespół ustawiliśmy pod Vassiljewa, który na pewno pod kątem takim, żeby niektórzy zawodnicy więcej na niego pracowali, bo jest to solidny zawodnik, dlatego wiemy, chcemy go na maksa wykorzystać i takim ustawieniem musi grać może innym. Od samego początku pokazaliśmy, że potrafimy się utrzymać przy piłce, byliśmy groźni, zdobyliśmy bramkę. Na pewno góra należy się zespołowi za to, że po bramce na 2-0 przynosi, że uczulało na to, że Górnik jest bardzo groźnym zespołem i w Gliwicach miał to samo. Zaraz w postaci bramki na 2-0 zdobył bramkę na 2-1. Są to zawodnicy silni psychicznie, doświadczonych zawodników i tutaj popełniliśmy błąd, ale później kontrolowaliśmy to spotkanie do końca, wiadomo, że Górnik też miał swoje sytuacje, ale jest to bardzo dobry zespół. Nie wypada tylko życzyć powodzenia, podziękować też kibicom za wspaniałe przyjęcie, bo to bardzo miło, jak grało się tu tyle lat, że kibice pamiętają i bardzo mi dziękuję. Michał, bardzo dziękuję. Trener Józef Damkowski, bardzo proszę. Tak, warunki, które były na meczu, były takie same dla obu zespołów. Chcieliśmy bardzo odwdzięczyć się kibicom, którzy dopingowali nas przez cały mecz. Prawdopodobnie za bardzo chcieliśmy i obróciło się to przeciwko nam. To znaczy, wiedząc, że Jagiellonia będzie grała futbol, który preferuje, to znaczy prostą, ale bardzo skuteczną grę, odbiór piłki na własnym przedpolu i szybkie, bardzo szybkie kontry z wykorzystaniem dzisiaj Grzelczaka, który był niemiłosiernie skuteczny i obnażył naszą grę defensywną. Zamiatał tak jak chciał. Przy tych 3 takich sytuacjach do przerwy skończyło się to stratą 2 bramek. Nie umieliśmy sobie poradzić potem, a do tego brak skuteczności z przodu, no, niemiłosiernie odbija się na zdobyczy nie tylko bramkowej, ale i punktowej. Dobrze, że mecz jest w środę. Będziemy chcieli jak najszybciej zmazać, co by nie powiedzieć, tą plamę, którą dzisiaj żeśmy zostawili. Bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do tradycyjnej części do pytań. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, proszę podnieść rękę. Ja dostarczę mikrofon bez przewodu. Bardzo proszę. Tam właśnie jest sport. Gazeta Wyborcza. Pytanie do trenera Próbierza. Pamiętam, że znamy Konstantina Vassiljewa, bo grał przecież w Piaście. Widzieliśmy, że jest bardzo dobry piłkarz, ale takie sprinterskie zapędy tego nie podejrzewaliśmy. Co pan z nim zrobił, że nagle tak biegasz miło? O istnieniu nie wiem. No, jeżeli chodzi o to, to na pewno Kosta wiedział, bo martwiliśmy się o to, że przyszedł do nas. Nie było to bardzo trudne wprowadzenie do zespołu, bo my nie mieliśmy praktycznie żadnych myszy na to, żeby zrobić myszy towarzystwa przed pucharami. Dużo pracowało indywidualnie, chcieliśmy go spokojnie wdrożyć, że na ten następny następne mecze i szliśmy na różnych pucharach, ale będziemy grali, dlatego żeby tu po prostu ci zawodnicy go pomogli mu w doprowadzeniu się. Nasza zmiana ustawienia też powoduje to, że musimy trochę tutaj pewne rzeczy zmienić i to na pewno zmienimy. Chcemy jeszcze pozyskać też zawodników, ale Kostas rzeczywiście bardzo solidny jest jako człowiek, który pracuje i fajnie mieć takiego zawodnika w drużynie, który pomoże. I tak dzisiaj może nawet nie wykorzystał tych dwóch sytuacji, to się zdarza i jest to piłce normalne, ale odpowiedział przy rzucie wolnym do GS-owi, żeby spokojnie uderzył i to jest bardzo właśnie taki zawodnik był nam potrzebny, który wniesie dużo spokoju i w tych kluczowych momentach, gdzie było bardzo gorąco już później, że widać było, jak prowadził właśnie tą maletnię, że to jest bardzo istotne. Czekamy na kolejne pytania. Jeśli nie ma tych pytań, bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia następnym.